Witajcie. Dzisiaj już jesteśmy po półmetku postu i mnie zmęczył ten koronawirus, więc będzie taka sytuacja, w której zakręciło się nam to jajo z mózgiem i opowiem Wam trochę o biologii. Takiej po prostu. De facto dziedzina, którą chcę dzisiaj Wam przybliżyć w jednym czy dwóch konkretnych eksperymentach na mątwach, to jest ekologia behawioralna. Nie jest to dziedzina mi bardzo bliska, nigdy się nią nie zajmowałam, ale wydaje mi się niezmiernie interesująca, bo to jest taka trochę psychologia zwierząt i to żyjących w stanie dzikim. Więc nie takich, które udomowiliśmy. Mątwy to są głowonogi, są dziesięciornicami, czyli nie ośmiornice, ale nadal głowonogi. Są bardzo powszechnie występujące. Tutaj mówimy o mątwie pospolitej w tym eksperymencie, który sprawozdano bardzo niedawno temu w takim czasopiśmie, które się nazywa Proceedings of the Royal Society Bee. To jest bardzo dobre czasopismo. I tam uczeni z Uniwersytetu w Cambridge i jeden Amerykanin, biolog, marinolog, czyli biolog od morza, czy uczony zajmujący się morzem i jego stworzeniami w nim żyjącymi, opisali serię eksperymentów, które mają związek z postem. I dlatego dzisiaj Wam o tym opowiadam. Otóż nam jest ciężko pościć, nie? Ciężko się wyrzec czegoś. Wyrzec się nam czegoś ciężko, ponieważ mamy w mózgu centrum nagrody i ono bardzo lubi być pobudzone. Wykazujemy, i to socjologowie badają, coraz niższą cierpliwość i coraz mniejszą zdolność oczekiwania na tą nagrodę. Wszystko chcemy już, już teraz. Zresztą to się podczas epidemii COVID mocno przejawiło, bo nie potrafimy po prostu przeczekać. Nie potrafimy się ograniczyć w nadziei na to, że nasze ograniczenie spowoduje, że nagroda przyjdzie. Właśnie wtedy, jeśli się ograniczymy teraz, to nagroda przyjdzie. Ja nie chcę tutaj w jakieś teologiczne zakątki wchodzić, bo na tym się za mało znam, ale człowiekowi 100-200 lat temu oczekiwanie na tak zwaną nagrodę wieczną dużo lepiej przychodziło, nieprawdaż? Nas już jest w ogóle bardzo ciężko motywować w ten sposób i to jest znamienne. A takie mięczaki, bo mątwy są mięczakami. Tak jak ślimaki, ośmiornice, kalmarnice, że mięczaków jest sporo, to jest duża grupa zwierząt bezkręgowych. Otóż takie oto mięczaki sobie radzą z zagadnieniem, przynajmniej na przykładzie tej mątwy. Otóż jest nam, ze względu na to funkcjonowanie naszego mózgu i centrum nagrody, dość ciężko funkcjonować w oczekiwaniu na nagrodę. I u dzieci od bardzo dawna Uniwersytet Stanforda opracował ten test. Robi się tak zwany test ptasiego mleczka. On służył temu, żeby ustalić, w jakim wieku w ogóle dziecko jest zdolne do planowania przyszłości. Czyli funkcjonowania nie w tu i teraz, tylko że jutro też jest dzień. I ten test się przeprowadza w ten sposób. Małe dzieci nie są do tego zdolne, dlatego rodzice, bardzo małe, dlatego rodzice się nimi opiekują. Bo dziecko nie myśli w kategoriach, że musi sobie dzisiaj podzielić jedzenie na 2 dni, musi mu starczyć na przykład. To już student, chociaż też nie każdy potrafi. Otóż dziecko się sadza w pokoju i no to Amerykanie wymyślili, więc to jest marshmallow. No najbliższe temu jest nasze ptasie mleczko. Większość osób normalnych lubi. Więc mamy oto na stoliku, w pokoiku, leży sobie ptasie mleczko, kosteczka. Dziecko jest sadzane w odległości wzroku od tego, więc widzi, jest i ulega pokusie. To się nazywa pokusa. Jest zanęcone, ale jest również poinformowane wcześniej, a jest w wieku, w którym rozumie mowę i co się do niego mówi. Jest poinformowany wcześniej, że jeśli wytrzyma 15 minut, w pokoju nie ma zegara. To jest kwestia pewnego zaufania. Zresztą dzieci w tym wieku, kiedy są badane, no to jeszcze niekoniecznie muszą się rozumieć na zegarze. Że jeśli wytrzyma 15 minut i nie zje tego ptasiego mleczka, to dostanie drugie, będzie mogło zjeść oba. Proste, nie? Bo siedzisz teraz w domu, to za 3 miesiące wszyscy wyjdziemy.
To są tego typu zagadnienia. Dokładnie takie same. A pójdziesz na imbę na kropówki, to nie wyjdziemy. To być może była twoja ostatnia imba, albo przedostatnia, a wszyscy będziemy siedzieć dalej i patrzeć na siebie coraz większym wilkiem. To są tego typu wybory. Wracamy do ośmiornicy. Jak zrobić ośmiornicę, znaczy dziesięciornicę? Jak zrobić mątwie taki test? Takie testy robi się różnym zwierzętom w celu ustalenia właśnie ich zdolności do przewidywania przeszłości. No i generalnie radzą sobie z tym tak zwane zwierzęta o względnie dużym mózgu, czyli naczelne, zwłaszcza szympansy, krukowate i psy. Aczkolwiek psy z taką dużą, raz się udaje, raz się nie udaje ten eksperyment, tak bym ujęła te umiejętności. Zwierzętom trudno wytłumaczyć, że za 15 minut, jak poczekają, to dostaną dwa, więc się je do tego tresuje. Innymi słowy, stwarza się takie warunki, w których zwierzę dowiaduje się, że będzie nagroda, jeśli poczeka wystarczająco długo. I to wystarczająco długo to jest, powiedzmy nam, kilkaset sekund, nie? Czyli od 30 do 150. To w różnych układach są różne wartości. Ja wam tu powiem, żeby już było dokładnie. 50 do 130, proszę bardzo. To są takie maksima osiągane przez zwierzęta. No i ci uczeni z Cambridge pod kierunkiem tu pani Aleksandry Schnell mieli 6 mątw i już w zeszłym roku zrobili takie badanie z mątwami, że no właśnie robili im ten test marshmallow. Otóż mątwy są drapieżnikami, nie padlinożercami. To jest istotne w tej opowieści. I mątwy cały dzień siedzą przyczajone generalnie niemalże pod powierzchnią tego piachu na dnie morskim i one mają wielu wrogów. To jest duże zwierzę, ma 5 kilo, no, ale nie jest tam największym zwierzęciem, nie jest podstawowym drapieżnikiem. Jest takim drapieżnikiem ze środka piramidy pokarmowej, tak bym powiedziała, co do wielkości. Więc odżywia się na ogół skorupiakami, mniejszymi rybami, czasami innymi mątwami, jak jest głód, chłód i zimno. Potrafi się schować bardzo dobrze przed swoimi drapieżnikami, które na niego polują, bo nawet potrafi się dostosować barwą do otoczenia. I to są łowcy nocni. One dopiero w nocy opuszczają to swoje przyczajenie i polują. Głowonogi mają doskonały wzrok, to jest oko analogiczne do oka kręgowca, więc radzą sobie. I teraz to już w zeszłym roku ustalono, że jak się nauczy je, że jeśli rano nie zjedzą posiłku z kraba, zostawią go, to w południe dostaną krewetki, które znacznie bardziej lubią. I to szybko poszło. Tylko że w takim doświadczeniu nigdy nie wiadomo, czy ten wybór to jest kwestia dostępności pokarmu, czy istotnie zdolności do powstrzymania się od zjedzenia, zdolności do autokontroli to się nazywa, nie? Więc, żeby to badanie uskutecznić lepiej i opublikować wyżej, i żeby coś z tego jeszcze mądrzejszego wynikało, to tym razem zrobiono eksperyment, muszę wam go ładnie opisać. Specjalny zbiornik wodny, 6 mątw. No i teraz mają tam komory z przezroczystymi drzwiami, także mogą zajrzeć do środka, co w takiej komorze się znajduje. No i w takiej komorze są przekąski. A na drzwiach tych komór są symbole. Mątwę można nauczyć rozróżniać symbole i pewne kolory też bardzo. Bo jak mówię, oko ma dobre, a mózg ma niewątpliwie wśród bezkręgowców dość bezkonkurencyjny. Mówię, wszystkie głowonogi tak mają, mątwa jest tutaj przykładem. Wcale nie najmądrzejszym, żebyś tak wyraziła. Ośmiornice miewają jeszcze lepsze umiejętności. Zresztą o tym kilkukrotnie pisałam. No i teraz mamy te przekąski. I mamy symbole, które wcześniej ośmiornice zostały nauczone, co te symbole oznaczają. Więc okrąg oznacza, że drzwi się otworzą od razu. Trójkąt oznacza, że drzwi się otworzą od 10 do 130 sekund od teraz. A kwadraty, one były tylko w kontroli, że te drzwi mogą nie otworzyć się nigdy. No i teraz mamy ten zbiornik i mamy te przekąski. I przekąska to jest kawał surowego mięsa z krewetki, który
średnio tym mątwom podchodzi. Żywa krewetka pasiasta. Pasiasta czy trawiasta? Zaraz wam powiem, żeby was tu nie okłamać. W każdym razie one któryś z tych pokarmów lubią bardziej. No nie znajdę tego teraz. W każdym bądź razie mogły się uczyć, co się dzieje z tymi drzwiami, co oznaczają te symbole, a potem, że krewetka albo jest, albo zniknie. Czyli jeśli zbyt szybko podchodziły do tych drzwi z żywą krewetką, to tą krewetkę zabierano. I już jej tam nie było. Więc po takim treningu okazało się, że wszystkie się nauczyły, że zostawiały te drzwi, co były praktycznie otwarte i można sobie było wziąć to surowe mięso z krewetki i wiernie pod tymi drzwiami czekały jak petent na tą żywą dobrą. Tak długo, jak było trzeba. Więc jakby nie próbowały, znaczy wiedziały, że nagroda nastąpi i wolały na nią poczekać, wolały to, co lubią bardziej, niż tam byle co jest tam. Na miastkę. Nie dawały się oszukać namiastką, natomiast były zdolne do samokontroli, no bo one były głodne. To nie była nażarta mątwa, tylko to była mątwa, która oczekiwała na posiłek. I teraz, a w grupie kontrolnej, ponieważ te drzwi się i tak nie otwierały, więc one i tak nie zwracały na nie uwagi. Dobra. I teraz można ustalić, jak szybko taka mątwa się uczy. I to się też robi w bardzo ciekawy sposób, czyli są dwa kwadraty, szary i biały. I możemy mątwę nauczyć, że jeśli w zbiorniku wodnym podchodzi do szarego kwadratu, to nie będzie dostawać przysmaku, a jak będzie podchodzić do białego, to będzie dostawać przysmak. No dobra, ona się tego w jakimś tam momencie uczy. I jak już stwierdzamy, że ona się nauczyła, to zmieniamy zdanie i teraz odwrotnie. Zaczynamy nagradzać biały. Znaczy zaczynamy nagradzać szary, przepraszam. Biały był nagradzany, teraz zaczynamy nagradzać szary. I okazało się, że te mątwy, które najszybciej rozumiały ten switch, że eksperymentator zmienił zdanie i teraz przysmak jest po zbliżeniu się do tego drugiego kwadratu, niż tego, co poprzednio się nauczyliśmy, że tam przysmak jest właśnie za to. Te najszybsze inteligentki, one też najszybciej sobie dawały radę z tym mątwim wariantem testu ptasiego mleczka. Czyli no inteligentne bestyjki były w stanie tolerować opóźnienie od 50 do 130 sekund, czyli właśnie takie, jak jesteśmy w stanie u szympansa zobaczyć. To jest sporo. Tak? Ja bym zakończyła tą opowieść dzisiejszą tak. Ostatni dzwonek załapać się na post i trochę jednak poćwiczyć tą samokontrolę, tą autodyscyplinę, wyrzeczenie, cierpliwość, ascezę po prostu. Umartwić się trochę. To nie jest złe. Człowiek musi dostarczać sobie różnych stymulacji i mnie się wydaje, że jeśli nie będziemy umieli pościć, to nie będziemy się umieli cieszyć świętami czy karnawałem. Czy pandemia dała nam taką szansę, żebyśmy się ograniczyli i w wyniku tych ograniczeń szybciej wyszli w tą normalność. Myśmy podjęli jakby społecznie inną decyzję. Znaczy to też jest tak, że nie wszyscy nie taką samą, ale zbiorczy efekt jest, jaki jest. To jest do przemyślenia w nas. W nas, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Czy to jest naprawdę takie niezbędne, żeby dostać tą nagrodę już teraz, zaraz? To jest trochę takie myślenie, dzisiaj żyję, jutro gnijem. Tyle naszego, co dziś zjemy i wypijem. Dla naszych antenatów taki sposób życia zakończył się bardzo smutno, czego uczy nas historia. Więc może ewentualnie warto trochę przemyśleć, zwłaszcza, że mięczaki dają rady. To chociaż jak mięczaki moglibyśmy być w tej materii. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dzięki, że jesteście tutaj ze mną, także w takich tematach nie-covidowych.